Siemanko, witam się z wami. Ja, moja bułka z pasztetem. Sorry, dopiero wyjechałem do pracy. Na szybkości sobie śniadanie jem. Także musicie mi wybaczyć. Jeszcze jestem teraz zagoniony. Przeżuję, bo zaraz mnie zjedzą, że jak się je, to się nie mówi. Ale generalnie o co chodzi? Przeprawa z domu do pracy z aktualnego miejsca zamieszkania zajmuje mi jakieś 25 minut. Także nie jest to dużo. Moim zdaniem, ponieważ biorąc pod uwagę to, że w poprzedniej firmie, czyli w ZPI, miałem do pracy całe 2 godziny. Paradoksalnie, co jest dziwne, w ZPI zawsze byłem na czas, a teraz zawsze się spóźniam. Wiecie jak to jest. Jadę teraz właśnie do chaty, do rodziców w sumie, oddać tacie poziomnicę, ponieważ u mnie są remonty aktualnie i potrzebowałem takową, muszę mu w końcu oddać. Jadę, więc się spóźnię, jest 9.50 już, za 10 minut powinienem być na bazie. A! Od rodziców mam 15 minut na bazę, a jeszcze muszę zatankować moje Maserati. O, już rezerwa, także... Witam was w kolejnym kółku, w kolejnej Anglii, w kolejnym przeprawie, w czasach COVID-a, w czasach Brexitu, także strzała. Like the cool blue light. Like the cool blue light. Wiem, możecie mnie zjeść. Mam jeszcze letnią opona, jest 1 grudnia dzisiaj. Ale te felgi są tak piękne, mi się tak podobają. Nie no, ale trochę brak czasu jest, wiecie? Mam zimówki. Co więcej, mam nawet zimówki na Alusach. Leży 16, nie, a to są 18, więc będzie wyglądało słabo. No ja nie mam czasu zmienić. Kurde, powiem wam szczerze, że jaką mam robotę, taką mam, ale jakbym miał robić na Orlenie i tak ludziom w dupę wchodzić, to... A może hot doga, a może kawę, a może kartawita, a może jeszcze tego, a może loda, a może zgoda, a może nie wiadomo co. Jest! Fakt, że nie wszyscy tak robią, bo miała plakietkę uczę się, także musiała tak robić pewnie. Jak na przesłuchaniu. Ja znam to po prostu, ja tu zawsze tankuję, dlatego karta, ja nie chcę paragonu, nie chcę nic, a teraz a może kartawita, a może hot doga na śniadanko, a może kawkę. A jak płatność? Karta, gotówka, a faktura? Na pewno nie faktura? Kurza, twarz, kobito, spóźniony jestem. Tu jest wszystko, uwierzcie mi, że tu jest wszystko. Furka jak tam? Nikt nie jeździł, także spoko, pakujemy się. Jak widzieliście moją procedurę teraz, że tak powiem, wyjazdu do pracy w sumie. I muszę wam coś takiego nagrać, tylko bardziej, że tak powiem, może... Bo widziałem, że parę osób by to ciekawiło, jak wygląda, że tak powiem, ta cała podróż, zakupy i tak dalej. Takie pełne zakupy, taki wiecie o co chodzi. Może kiedyś to nagram. Z tym, że nie będę też wiadomo, po bazie komuś latał, że tak powiem, po sesji prywatnej z kamerą, bo to nie jest komfortowe. Przynajmniej ja bym nie chciał, żeby ktoś mi latał z kamerą po sesji, więc musicie wybaczyć, że jest to troszkę okrojone. Aczkolwiek co mogę, to pokażę. Jestem właśnie spakowany do auta, przejeżdżam na parking do osobówek. Parkuję moją furę i odstawiam ją na cały tydzień. Na cały tydzień, czyli dzisiaj jest wtorek i do wtorku ją odstawiam. Tak w ogóle to odwaliłem lipę, cholerną lipę, bo byłem już praktycznie w połowie drogi na bazę i przypomniało mi się, a byłem na autostradzie, że zapomniałem wziąć paczki, którą dostałem od firmy X-Blitz. Pozdrawiam całą firmę. I dziękuję za cierpliwość odnośnie materiałów, bo te testy wychodzą mi, powiem wam szczerze, nie jestem mistrzem testów. Lubię jak paczki do mnie przychodzą, aczkolwiek u mnie jest duża dezorganizacja i jest bardzo mało czasu. Muszę to zrozumieć po prostu, nie? Takowa paczka wygląda następująco, zobaczcie. Elegancka paczuszka i musiałem się wrócić do domu. Nie do mojego, aczkolwiek na stary adres, czyli tam do rodziców musiałem się wrócić. I odebrać szybko paczuszkę. Odebrałem ją, chwyciłem w medłonie. No i zapierdzielałem na bazę, tak? Jestem już na bazie, przepakowany. Auto jest puste. Została tylko już tu ładowarka. Pobiorę te najpotrzebniejsze rzeczy i spadam do auta się popakować, bo widzę, że na mojej naczepy jeszcze nie ma, także... Jeszcze będziemy trochę czekać, także w sumie i tak niepotrzebnie się spieszyłem. O Boże, ładnie piździ po rajtuzach. Wow. Standardowo na wyjeździe, nie wiem, no zawsze się tak układa. Żeby nie było, mam jeszcze drugą z Adidasa i trzecią też z Adidasa, także nie jeździć po mnie, nie jeździć. Jak cygan, nie? Jak cygan, zobaczcie. To wszystko przez to, że trochę plany się zmieniły. Pewnie tak miało być, ale ja o tym nie wiedziałem. Że jeszcze muszę jechać na doładunek do Kalisza. Do Kalisza generalnie spoko się tutaj... Lubię tu przyjeżdżać, bo to jest spoko ekipa. W miarę to wszystko idzie.
że mi to pasuje. Tylko jednego, czego nie lubię w tym Kaliszu, to jest potem droga na granicę, bo muszę tutaj jechać tymi bokami na... Znaczy nie muszę, ale no najlepiej jest jechać tutaj na Jarocin, na Pleszew. I tutaj ta droga jest strasznie męcząca i dużo czasu schodzi na nią, no ale trudno. Jedziemy po jakiegoś hot doga, po jakąś kawkę, zapiekankę ewentualnie. No i lecimy na Anglię, nie? Doładowane w sumie, połową naczepy mięsa. Soryczka, znowu was zmiotło z planszy. Połowę naczepy miałem z baza, połowę naczepy tutaj nie dobieraliśmy w Kaliszu, także fajnie. Pierwszy punkcik mamy w Londynie, drugi punkcik mamy w Leeds. Także mamy fajne kilometry, naprawdę fajnie się zapowiada. No i na powrocie mamy jeszcze jakiś tam Boston, także że to mi odpowiada, nie? Zobaczcie, no pytacie się, czemu na przykład tutaj jest lipa? Bo jest właśnie takie zachowanie na drodze, nie? 40 na godzinę, jedzie poza terenem zabudowanym. Ja teraz muszę, widzicie, załadowany łamać, że tak powiem, zakazy. Nie mogłem go wyprzedzić przez 10 km, bo co chwilę coś jechało, a mi nie jest łatwo się zebrać z tym tonarzem, który mam, nie? Poza zabudowanym terenem, z tego co wiem, to jedzie się troszkę szybciej niż 40 na godzinę. Siemanko, z pauzy, 15 w sumie. Torbę ogarnę dopiero na pauzie, więc nie patrzcie na ten rozgardiarz. Nie należy zatrzymać na 15, jestem już na autostradzie A2. Żadna Wentomyślem, BP. Wiele osób na social mediach, że tak się wyrażę, ostatnio się podniecało strasznie burgerem Dwala smaka i spróbowałem sobie właśnie, co w tym jest takiego fajnego i powiem szczerze, że bardzo fajny, bardzo dobry. Mamy wołowinkę, mamy plaster jakby panierowanego, smażonego z sera. Dwa plastry boczku, do tego sałata, jakieś sosiki, półeczka jakby serowa. I powiem wam, że robi robotę. Do tego nuggetsiaczki, szybka 15 i lecimy dalej na Niemcy. Ej, nie miałem nie pić browarka, bo już późno, ale napiję się. Powiem wam, że napiję się, bo stoję. 20 po północy jest, a ja znalazłem miejsce na autostradzie A2 u Niemcy. Dzisiaj zrobione kilometrów, panie i panowie, 760 na 10 godzin i 1 minuta, tak? Przegiłem jedną minutę. Trenerwówka była, bo wjechałem tutaj na autohofa, ale obok autohofa była taka Edeka i tam chciałem stanąć. Tam było wszystko zarąbane i cieś pilnował, tak żebym tam nie stanął. Na resztkach czasu wyjechałem na autostradę i patrzę, jest rajeczka, ale rajka jest zastawiona od tyłu, także musiałem jechać do końca parkingu, cały parking cofać i wcofnąć w tą rajkę, nie? Bo wiadomo, że ten, który stanął tutaj w tej rajce, to stanął wcześniej niż ci, co stanęli na dupach, nie? Także no co, no ja się z wami żegnam z tego dnia. Jutro lecimy dalej na Anglię, jeszcze 600 km do portu. Piję piwko, wasze zdrowie i kładę się spać, bo dzisiaj też dostałem w kość. Witamy kolejnego dnia. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok z samochodem. Stanąłem tutaj o 12 w nocy u Niemca. Jestem tak z siebie dumny. Zimno, rześko dzisiaj. Także co? Pompuje się powietrze, za 3 minuty 9 wychodzi. No i startujemy dalej na Anglię, 600 km do portu. No i jak to wyglądało? Tutaj wszystkie dupy były zastawione, nie? To było zastawione. Ja tutaj zajechałem od tej strony i między szczelinami zauważyłem, że jest rajka wolna. Pojechałem do wyjazdu, tam jak jest znak na Dortmund. Wycofałem tam i tutaj cofałem w tą rajeczkę. Tutaj nie mogłem jechać przodem, bo jest zakaz, jest tonażowy. Jest ta bramka taka, wiadukcik taki jest i nie można wjeżdżać, ale Mikołaj tyle oszukał system. Teraz sprawdzimy, czy z autem wszystko ok. Ostatnio mam takie szczęście do takich wyszwartowniciów, co lubią sobie agregaty wyłączać, wiecie? Stanąłem ostatnio, na ostatnim kółku, właśnie wiozłem banany do Berlina z Holandii i stanąłem, wiadomo, banan na ciągłym 14 stopni, no i stanąłem sobie na Marienbornie w stronę Berlina, skręciłem pauzę i nad ranem patrzę, owiewka odsunięta, agregat wyłączony, to tak się nie robi. A to niektórzy to się zachowują tak tutaj w tej robocie, jakby agregat włączał sobie dla siebie, dla przyjemności, nie? No to jest moja praca, to jest wpisane, że tak powiem, no, w specyfikę tej pracy i tego nie uniknę, tak? No wiozę świeże produkty, ten agregat musi chodzić, musi być włączony w zależności od potrzeb klienta. Potrzeb produktu, tak? A jak komuś nie pasuje, to mówię, niech weźmie czapkę śliwek, idzie w niedzielę czy tam w sobotę na targ, kwity odda do urzędu z powrotem
niech sobie idzie śliwki na targu sprzedawać czy coś innego, tam nikt mu nie będzie hałasował, brzęczał, bo wielmożny pan na swoim prywatnym parkingu autostradowym nie może się wyspać, bo chłodnia hałasuje, no. Trochę, że tak powiem, trochę powagi w tym wszystkim, nie? Jedziemy, pan wyjeżdża, my wyjeżdżamy, 4 minuty młotków, za długo, stanowczo za długo, jedziemy dalej na Anglię. Stoję na 45. Teraz już na strzała do portu dolecę, więc trzeba zapiąć kudeczkę, bo w porcie ponoć się dzieją takie rzeczy, że tragedia. Dobra. Blokowaliśmy jednemu gościowi miejsce, no ale zobaczcie. Minutę przegiłem czas. Także już nie miałem gdzie stanąć, więc stałem na wyjeździe. Gość miał zasłonięte firanki na obecną, na tamtą chwilę miał zasłonięte firanki, więc myślę, że pauzuje. Ale mówi, nie ma problemu, poczeka 10 minut. Bo jemu też tam 10 minut pauzy akurat zostało. No i lecimy na port, na prom. Mamy niecałe 4 godzinki może? Jakby coś takiego było. Poprawka, wszystko już wiemy. 260 km do portu. I w porcie ponoć dzieją się, no, słabe rzeczy. Kale jest ponoć zamknięte, dlatego nie bez powodu mówiłem wam na początku filmu, że to będzie jazda w czasie COVID-a, w czasie Brexitu. Bo te przeprawy na Anglię nabrały nowego znaczenia, że tak powiem. Powiem wam szczerze, że to tragedia jest. W sobotę jeszcze nie tyle, ale jak jeżdżę we wtorki, odkąd zacząłem jeździć we wtorki. We wtorki jest taka tragedia z przeprawami. Zobaczcie, o 12 godzinie czy 13 sprawdzałem booking na DFDS-a, czyli na prom. Dopiero dają o 12, dają proma na 20. Prom, 8 godzin czekania. Więc jak ja będę na godzinę 18, na którą ja dostanę prom? Na drugą w nocy dopiero? Z takim czekaniem wiąże się to, że otwiera się wtedy furtka dla nielegalnych imigrantów, którzy cały czas są w kale. Może troszkę ich mniej jest, nie ma już tego obozu, bo ten obóz jest niby zlikwidowany, ale oni tylko czekają na takie sytuacje, gdy właśnie coś się spierniczy. Czyli na przykład właśnie widzicie, zamknięte jest kale, czyli a zawracają wszystko do Dunkierki. Robią się korki, oni wtedy mają pole do popisu, oni nie będą gonić ciężarówek rozpędzonych 90 na godzinę, no bo to jest niebezpieczne. Oni gonią ciężarówki w korkach, które jadą wolno. Także zobaczymy, co nas czeka. Witam was! Super, co? Kolejna rajka. Stoję na autostradzie, na pasie awaryjnym. Nie mogę ruszyć. Mam awarię. Ale zaraz wam wszystko wytłumaczę. A nie mogę ruszyć, w ogóle nie byłem już pod samochodem, sprawdziłem, mam nypel u góry od butli, mam kurwa rozjebane i spierdolone powietrze z butli. A czemu to ja zaraz wam powiem, na razie muszę kurwa, nie wiem, nie wiem co ja teraz w ogóle robić, kurwa. Na 16 stoję przed portem. Sorry, jestem cały p***ony, szczerze mówiąc nie wiem od czego zacząć. Jedziemy sobie, tak, jedziemy kurwa w rządku, na kale idzie w kurwa samochodów. I na pasie awaryjnym stanął, tak, na pasie awaryjnym, w sumie nie na pasie awaryjnym, tylko na pasie takim. A naczepą stał na pasie ruchu, a kabina na pasie awaryjnym, nie? Czekajcie. Stoimy, jak widać. A, holownik przyjechał. Powietrze z butli, znaczy wąż jest ukruszony. Z butli spierdziela powietrze i hamulce mi zablokowało. Nie mogę w aucie, nie mogę w ogóle ruszyć samochodem, więc nic tutaj nie wykminię. Ta butla jest między, tutaj między, czekajcie, zapalę latarkę. Ta butla jest między, że tak powiem, na siodle. No nie, no przed siodłem jest tutaj. To jak ja się wcisnę, nawet nie wiem, że tam coś zmienić, nie? Zresztą to jest autostrada, takich rzeczy się nie robi, k***wa. Jestem r***bany dzisiaj. Gość już kończy robotę. Na szczęście udało się mnie zaholować na parking, że tak powiem, prywatny, bo tak to on chciał mnie holować na parking swój, nie? Wiadomo, bo jakbym mu nie zapłacił, to bym mnie na swój holował i jeszcze by sobie policzył za parking. Ale że zapłaciłem na miejscu 1200 euro za holowanie 5 km auta. 1200 euro. Jeszcze mi pół łośkę mnie wykręcił. Wykręcił mi pół łoś i mówi, że jej mi teraz nie skręci, bo on nie ma kleju. Płacisz kurwa 5 kafli za to, że gość ci zostawia w ten sposób auto, nie? Żeby to założyć, teraz zakręcić, mam śruby, ok, można zakręcić, ale do tego trzeba mieć klej. Tutaj, między tym a tym, żeby olej nie leciał, nie? A ja kleju nie mam, on mówi, że też nie ma, także nie wiem. Teraz czekam na serwis oddzielny z innej firmy, żeby przyjechali mi zrobić to, co mi się tu urwało.
buty upierdolone. Wszystko ujebane. O, widzicie? O taką pierdołę. Ukruszony wąż przy samej butli zablokował mi hamulce. Nie mogłem ani się rozszczepić, ani nic. Nie miałem do tego w ogóle dostępu. A zresztą nawet jakbym miał, to nie mam do tego warunków, żeby to zrobić na drodze, tak? Nie mam żadnego przewodu, nie mam żadnego nypla takiego, żeby... Musi mieć wąż zakuty, musi być, żeby teraz zrobić. Albo jakaś szybko złączka. Ale nawet jak szybko złączka, to i tak muszę mieć końcówkę, tą zakutą końcówkę, żeby ją z powrotem w butlę wkręcić, nie? Nie wiem, czy widać, te imigranci uciekają właśnie tym polami, spieprzają przed policją. Policja, widzicie, goni. Nie wiem, czy to widać. O, tu uciekają, o, widzicie? Tam uciekają skurczybiki. A policja ich goni. Berka, kurwa, polu. To jest masakra. Dzień dobry, ale jestem zrezygnowany z życia, nie? Od czego by tu zacząć? Powiem wam tak, jak to w ogóle było, nie wiem, czy jestem... O, kurwa. Nie miałem czasu się przebrać jeszcze, jestem już w porcie. Jak widać, przebiorę się zaraz. Nie opierałem się o siedzenia i tak dalej, się nie opierałem, ręce umyte. Czy tylko tutaj ręce, dłonie, nie? Bo tutaj mam, widzicie, walone. I co? Jechałem sobie autostradą na numer 16 w stronę portu, tak, w stronę Calais. Jechaliśmy, dużo aut zjechało, duży ruch strasznie był dzisiaj na Anglię, generalnie przed świętami. Porty też są pozapierdzielane. I jechał przed mną Francuz. Zachowałem oczywiście odstęp, on zjechał na pas awaryjny. Naczepą jakby został dalej na pasie moim, na pasie ruchu prawym. No i ja dojeżdżałem do niego, no i chciałem go ominąć, tak, lewą stronę kierunkowska złączyłem. Patrzę, że osobówki są na lewym pasie. No i tak go omijam, on już w czasie zjeżdża, ja go chcę omijać. No i w czasie, kiedy go omijałem, między kabiną a naczepą, czy nie wiem, czy z przodu naczepy coś mu wypadło na pas ruchu. Centralnie przede mnie, może z 3 metry przede mną, wypadło mu jakaś listwa aluminiowa, czy jakiś aluminiowy pręt, czy metalowy. I przejechałem po tym, bo nie mogłem wyhamować. Za mną jechał rząd samochodów, nie mogłem wyhamować, bo nie miałem, nie miałem czasu na tą reakcję, tak? A w lewo też nie mogłem, odbić, że osobówki były, tak? Przejechałem może z prędkością 10 na godzinę, 20. Przez ten pręt i ten pręt usłyszałem, że mi tak by mi poduszka jakby usłyszałem takie spuszczenie powietrza. Powietrze skądś zeszło. Mówię, kurde, może koponem mi przebiło, czy co? Stanąłem przed tym Francuzem, obejrzałem wszystkie opony, wszystko obejrzałem, poduszki, wszystko ok. Ale gdzieś powietrze sobie. Próbuję ruszyć, nie idzie ruszyć, hamulce złapały. Idę do tego Francuza, mówię do niego, że jest problem, tak? Bo rozwalił, no, przez niego rozwaliło mi się, kurde, mam awarię, tak? To on udawał, że mnie nie rozumie. Po czasie powiedział I'm sorry i odjechał długo. Co miałem zrobić? Nie wiem, go zatrzymać, położyć się przed nim, żeby nie jechał. Zrobiłem zdjęcie numerów rejestracyjnych, ale nie wiem, co teraz z tymi numerami, czy to jest teraz w sumie słowo przeciwko słowu. Nie wiem, co dalej. No i próbowałem coś tam sobie sam sklecić, tak, ale najpierw próbowałem dojść, gdzie jest przyczyna, tak, gdzie jest przyczyna tego całego zajścia. Próbowałem, że tak powiem, no odłączałem przewody od naczepy, mi się najpierw to naczepa, nie, ale jak odłączałem przewody, żółty i czerwony, okazało się, że w żadnym powietrza nie ma, czyli auto nie biło mi po prostu powietrza. Jaki jest tego efekt? Tak jest tego efekt, że doszedłem do wniosku, no doszedłem w końcu, co jest co, czyli nypel, taka końcówka, jak macie wąż od przewód, jest takie kolanko, nie wiem, czy metalowe, czy z jakiegoś tworzywa, jest wkręcone w butlę powietrza i to mi się ukruszyło. Może załączę zdjęcie, jak się uda, to mi się ukruszyło, bo uderzył, ta listwa tego gościa uderzyła mi w to gdzieś pod samochodem i złapało mi hamulce i nie mogłem nic zrobić, tak, no, próbowałem tam wejść, tylko udało mi się zlokalizować ten, ale nie mogłem nic zrobić, no nie mam przewodu zakutego gdzieś w aucie, nie miałem do tego warunków, a nawet jeżeli bym miał, to ciężki dostęp tam strasznie był, jeżeli naczepa była szczepiona, nie? A z drugiej strony, że ja nie będę takich rzeczy na autostradzie też kombinował, to jeżdżą samochody przy dupie, a ja będę leżał pod samochodem, jeszcze mi życie miłe. Przyjechał holownik zaholował mnie na parking przy autostradzie, tam czekał na nie serwis mobilny, który załatwił sprawę w 15 minut, założyli mi nowy przewód z nową końcówką, założyli mi też półośkę, nie, na ten klej i odblokowali hamulce, czyli powkręcali siłowniki, bo do holowania musiał mi powoli kręcać. No i jadę, jestem teraz na tunelu, czas pracy się kurczy, zobaczymy, jak się przeprawa pójdzie w ogóle, nie, zobaczcie, co się dzieje. Tak wygląda tunel, 22:30, czyli nie za ciekawie, nie? 2 godziny później jestem dopiero
Tutaj. Oni, te wszystkie ciężarówki kierują w rajki. W tych rajkach się stoi po godzinie czasu. Dopiero się jedzie takim slalomem pod te wiaty. W normalny dzień, w normalnych warunkach od razu pod te wiaty pakują. A teraz pakują ci, co wjeżdżają do portu, jadą w rajki i dopiero w tych rajek, z tych rajek są wywoływani. To zajęło mi 2 godziny około. W jednej rajce godzina, w drugiej godzina i tak to widzicie wygląda. Teraz dopiero jadę na te check-in, czy na sprawdzenie. Powiem wam szczerze, masakra. Przeprawiłem się, czas pracy przewalony, ale stoję na wyjeździe z portu. Tutaj macie, widzicie, od pociągów. Hops! Zobaczymy, czy plomba, kłódka cała. Tu jest autostrada, widzicie, wyjazd z pociągu, nie? O. Generalnie wczoraj przez tą awarię, przez to, że było opóźnienia na proma, na tych. To nie tylko ja tak stanąłem, zobaczcie, tutaj w nocy było wszystko. Widać, że chłopakom się pokończyły czasy. Nie tylko ja tak stoję. Tutaj zrobiło się pusto już prawie, nie? Kurde, teraz jak tu wejść do auta? Tak tu napierdzione. Ale bali deszczem. Nie rozgadywałem się na dworze, bo jak widać aura jest zajebista. Wczoraj postanowiłem tutaj, bo już nie miałem czasu, tak? Mi się w porcie, mi się już do pociągu czas skończył, 2 godziny tacho przegiąłem. No ale co ja mam o to poradzę, że te przeprawy tyle trwają. Przeprawiałem się 6 godzin, plus ta awaria, więc ja generalnie przez tą przeprawę straciłem cały dzisiejszy dzień. Cały dzisiejszy dzień jestem w dupie, bo nie zdążę zdjąć większości punktów. Jak zdejmę 2, to będę zadowolony. Mam piekarnię w Londynie i piekarnię w Leeds. W Leeds, tam u góry, miejscowość Leedsy. Tutaj do Londynu mam 2 godziny jazdy, do Leeds mam 4 godziny jazdy z Londynu, więc 6 z portu, stąd. No, oni tam robią ponoć tylko do 17 czasu angielskiego, ja tam będę jakieś 19, godzinę się spóźnię, nie, bo naszego czasu będę na 19, więc ja nie wiem jak to będzie, no wiem, że oni tam biuro robi do tej godziny, a magazyn jeszcze tam robi, oni tam robią całą noc, mam nadzieję, że mnie zdejmą, no ale zobaczcie, wiecie, jakby to wyglądało, gdybym normalnie się przeprawił, normalnie przeprawa tak trwa średnio 3 godziny. Byłbym na 18, no nie licząc tej awarii, 18 bym był, 21 bym był tutaj, 23 bym zajechał na piekarnię na Londyn, tam bym zrobił pauzę do rana, 8 rano jestem po pauzie rozładowany, lecę sobie na Leeds, jestem 12, 13 na Leeds, 16 najpóźniej jestem tutaj jeszcze w Bostonie na zrzutce ostatniej i jeszcze sobie podlatuję do portu, przed port, bym już się nie przeprawiał, bo bym miał mało czasu, ale bym sobie stanął na pauzę gdzieś tu na Dartfordzie, przed portem albo na Maidstone'ie na pauzę i bym następnego dnia, czyli jutro w piątek się dopiero przeprawił. A tak to jestem dzisiaj cały dzień w dupie, bo nie zdążę się pozrzucać. Jutro jeszcze będę stał w Bostonie na zrzutce, zanim się zrzucę. To jest tragedia, nie? Także dzisiaj cały dzień spieprzony, jutro cały dzień też będzie spieprzony przez to, że do portu nie dolecę. No i generalnie jest pizda totalna, ten wyjazd to jest do dupy, nie? Ile tu mam już? O, 901, rozpoczęcie, wpisz kierowca 1, kraj rozpoczęcia UK. Lecimy. Jestem na Feldkam, pada deszcz dzisiaj w Anglii, w całej Anglii w sumie. Zrzuteczka. Możecie kojarzyć to miejsce z mojego filmu pierwszego na Anglii, jak jechałem tym samochodem właśnie. To był mój pierwszy filmik, tak? Czy drugi? Tak, pierwszy mój filmik na Anglii, bo tutaj wykonałem moją pierwszą dostawę w Anglii na sklepach, bo pierwsze moje 2 dostawy były w Dover, tam nagle wiozłem, a pierwsze sklepy dostałem właśnie to Feldkam, nie? Możecie kojarzyć pierwszy mój odcinek, tutaj właśnie cofałem tutaj z tej ulicy, jest takie ujęcie jak cofałem, a teraz jestem tutaj 4., 5. raz. Zobaczcie, co się dzieje, nie? Tragedia dzisiaj. Jadę na ostatnią zrzutkę do Bostonu i objeżdżam już praktycznie w cholerę czasu. Zostało mi jeszcze 29 km do celu, wreszcie jakąś cywilizowaną drogę wjechałem. Bo wszystkie drogi do Bostonu są zamknięte, zablokowane, sparaliżowane. Tragedia. I odjechałem od góry, czyli tam od strony Doncaster, aczkolwiek od tamtej strony nie było możliwości, żeby normalnie wjechać do Bostonu, tylko no korki, i to grube korki. Pojechałem dalej A1 w dół i od dołu się próbuję wbijać tutaj. Warunki są jakie są, no są słabe, nie? Jak widać zresztą, już jadę 2 godziny, do 150 bodajże kilometrów zrobiłem. Zobaczcie, co się dzieje.
Tragedia. 180 km miałem do celu. Jadę już 2 godziny 51 minut. Godzinę za długo jadę. Jak widać, tutaj już lepiej to wygląda. Trochę, że tak powiem, rozmiękło to wszystko, także spoko się teraz jedzie, ale wcześniej, to powiem szczerze, tymi drogami to tragedia, nie? Wcześniej jak tutaj dojeżdżałem, zostało jeszcze ile? 17 km. Napieram cały czas, napieram. Miałem ładunek zaawizowany w Moerdijk, miejscowość w Holandii. Do Kałuszyna, dobry strzał, zajebisty strzał, tylko czasu. To jest ładunek na jutro na 6 rano. Jest godzina 13.30, ja już mam wyjechane 3 godziny czasu. A jeszcze jedną zrzutkę, tak? Więc ja zanim się zrzucę 14, dajmy na to... Nie no, 14 nie ruszać. Ruszę po 14, będę o 19 w porcie, dajmy na to. 4 godziny liczmy na przeprawę, bo teraz to różnie bywa. To mamy godzinę, kurwa, 23, jak jestem ten, a do godziny, kurwa, 12 w nocy, 12.30 mam czas pracy, więc no... To nie ma opcji, żebym ja tam doleciał. Ja od razu wyjadę z portu, będę musiał wstawać. Ja wam zaraz fajne miejsce zrzutki pokażę. Dojechałem na miejsce godzinę później niż myślałem, tak? Godzinę, gdzieś około godziny, no. 3.19 jechałem, to jest tragedia. Jejku. Tutaj mamy zrzutkę za tym gospodarstwem. No i hopsa. Powoli, nic nie pourywać. Powiem wam, że jestem wykończony, nie? Tą drogą, kurde. Tu wjeżdżamy, hops. Teleskopówka już czeka. Tu się mieścimy na centa, tu się na centa, błotko. Pięknie. Mi się podoba. Buty przebrałem, żeby moich najaczy nie ufajdolić i tak bez wycieraczki, bo dużo razy wychodziłem. Ale jest mistrzostwo, nie? Zobacz, wszystko jest oblepione. Tutaj się ulepiło mi pod tym, że mi nad kole wygięłaś. Wszędzie. Tutaj, tu. Zajebiście. Zajebiście, nie? Tu tak samo. Wszystko. Zrzutka, bluza NASA ucierpiała niestety. Już po pierwszej zrzutce ją wziąłem do rozładunków. Jest cała uwalona, ufajdolona. Teraz zrzuciłem wszystko i wreszcie mogę się przebrać jak cywilizowany człowiek w normalne ciuchy. Także zaraz się przebieramy, ogarniamy, kręcimy 30 i do portu. Anglia zrzucona oficjalnie. Już się przebrałem w czyste rzeczy. Bo teraz już tylko czysta robota, że będzie dostałem drew kość. A się pewnie wszyscy w Norwegii co jeżdżą się śmieją ze mnie. Kurwa, młody. Zimy nie widziałeś. Tak, no tu nie ma zimy. Jest kurde chyba minus jeden czy na zero jest. Ale sparaliżowało trochę ich tutaj, a dzisiaj mi zależało na czasie bardzo. W sumie nadal mi zależy. Chciałbym się wyrobić dzisiaj, a jestem godzinę już w plec. Ile mam wyjechane? 3.20. No ja nie wiem jak... Nie wiem jak oni to widzą. 3.20, 4.5 do portu. Zostanie mi 2 godziny niecałe. 2 godziny z groszem mi zostanie, żeby dojechać gdzieś pod załadunek, chociaż blisko. Nie wiem. Zobaczymy. Na awaryjnym pasie 3 km kolejki miałem do zjazdu na pociąg. Kieruję się na pociąg, ponieważ zależy mi na czasie i no jak widać jest kibel, straszny kibel. Czy w sumie to normalne ostatnimi czasy? Taki widok jest normalny. No także nie polecam wam Anglii. Co wam mogę polecić? Na pewno placki ziemniaczane, które teraz będę sobie robił. Pojeżdżamy w kolejce, jestem głodny, jestem zrezygnowany. W pierwszą stronę jest... O nie, mi się kurwa nie wpierdzisz. Nie ma opcji, s***aj. Nie. Szukasz głupiego, kurwa. No widzicie, kurwa, tu trzeba się pilnować? O, już na gościa trąbią. Kurde, nie polecam, szczerze mówiąc, robienia placków ziemniaczanych i pojeżdżania w kolejce. Jest to nieco dyskomfortowe, aczkolwiek jestem głodny. Wiecie jaki jest sposób na sukces, jak stoicie w korku? Zacznijcie przygotować sobie jedzenie, od razu wszystko rusza. Jak stałem, kurde, jak widły w gnoju, tak nic się nie działo. A teraz nagle jak... No chyba się gaz kończy. O, smażyłeś, kurde, panie.
No i mamy upragnione brameczki, znaczy już odebrałem bilecik, szczerze mówiąc, z Eurotunelku mam. A tu jest kolejna, że tak powiem, procedura. Szczerze mówiąc, nie zrozumcie mnie źle, ale to jest mój pierwszy raz, jak przeprawiam się, jeżdżę na Anglię. No będzie rok czasu, łącznie rok czasu będzie. To nigdy nie przeprawiałem się z Anglii pociągiem, zawsze prom. O kurwa, gościu, weź tu nie ścinaj tak zakrętu. Ciasna jak cholera, wiecie, to nie jest, strasznie ciasno. Pierwsza się przeprawiam, tam stałem pauzę, nie wiem czy pamiętacie, tam stałem pauzę ostatnio, no jak wjeżdżałem do Anglii, tam przy tych betonach, a teraz jadę w drugą stronę. Tak jak już powiedziałem, to jest mój pierwszy raz, także no nie będę tutaj tłumaczył co dalej będzie, bo sam nie wiem co będzie na tamtych bramkach. Na pierwszych bramkach odebrałem bilecik, ten co drukuje się, wpisuje się tam numery auta, czy się jedzie pojazdem schłodnią, czy wiezie ADR-y, ilość osób w aucie. Dalej to nie wiem, czy jakaś odprawa, czy jakiś checking auta, nie mam pojęcia co będzie dalej. Zobaczymy, ale już wiecie ile stoję? 2 godziny. O 18 tutaj byłem, 20 jest 11. O, pojeżdżają chłopaki co chwilę. I chcę nie wiedzieć czemu tak się dzieje? Święta! Jedna strona medalu to święta, a druga strona medalu to Brexit. Gadałem z gościem w piekarni w Feldham. Na święta zawsze zamawiali jedną ciężarówkę mąki ponoć, nie? A teraz mówi, że zamówili 4. Więc czemu tak dużo towaru? Jedna strona medalu, święta. Na święta zawsze idzie dużo towaru, zawsze idzie dużo jedzenia, żarcia i tak dalej na Anglię. A drugą stroną medalu jest Brexit, bo robią zapasy na jak najdłużej, ponieważ nikt nie wie, co będzie po nowym roku. Dlatego idzie tyle samochodów na Anglię i się wszystko tak krzani. No ja stoję już 2,5 godziny na pociągu, nie? Jeszcze nie jestem na wagonie. Dopiero będę wjeżdżał. A gdzie tu jeszcze się przepnę? Nie wiem, nie widzę tego wcale. Bo na jutro załadunek rano. Wszystko odbywa się na bliźniaczej zasadzie jak w Calais. Bardzo podobnie. Że zmieniona jest trochę, że tak powiem, no wiadomo, inne sprzęty i tak dalej, trochę inaczej to wygląda, ale na tej samej zasadzie. Są rajeczki, ja nie wiem czemu dostałem rajkę A, nie mam pojęcia. Czy to jakaś szybsza rajka, czy może wolniejsza rajka, nie mam pojęcia, zapierdzielam. Tam stali, a ja zapierdzielam, nie mam pojęcia czemu. Pierwszy raz tu jestem, dlatego tak się motam, nie? Też wszystko jest intuicyjne, nie? Wszystko intuicyjnie się robi, bo są dobre oznakowanie, jest, nie da się tutaj pomylić, że tak powiem, tylko jestem ciekawy, co będzie dalej, o tak. A, tu są rajki. Rajka numer 3. A tu wąskawo. Nie przesadzaj, Mikołaj, kurde. Pieprzysz głupoty. Siemanko, witam was serdecznie. Jestem po dłuższej przerwie w sumie, bo nie nagrywałem po prostu do Polski. Znaczy tego, że był trochę zapierdziel, to miałem trochę czasówkę, nie? I generalnie dostałem powrót z Holandii, z Moerdijk. To miejscowość w Holandii. Tam ładowałem owoce do Polski, do Będzina. Miało być to Kałuszyna, a potem okazało się, że jest do Będzina. 1300 km blisko. Załadowałem w sobotę i w niedzielę byłem już na miejscu. Startowałem stamtąd z czystym czasem do Mischendorfa. Z Mischendorfa startowałem do Będzina przez Olszynę. Tutaj właśnie przyjechałem do Będzina. Zrzuciłem się wczoraj i 15 zacząłem pauzę weekendową, skróconą. 24 godziny pauzy, bo mi się cykle kończyły. Ja zaczynałem wtorek o 12, poniedziałek o 12 muszę skończyć. No więc sobie skończyłem w niedzielę o 15, byle się do poniedziałku wyrobić, nie? No i dzisiaj o 15 mi się kończy pauza. Z tego co wiem, to mają mi szukać jakiegoś towaru na bazę. Ale nie o tym. Jak to wygląda? Tak to wygląda, zobaczcie, mamy tutaj Lidla. W poniedziałek jest trochę, że tak powiem, ludzi tutaj. Ja przyjechałem tutaj w niedzielę, więc było lightowo. Lightowo się ściągnąłem, lightowo się odstawiłem na parking. Wszystko, kurczę, w klasie, nie? O czym chciałem nawiązać? Generalnie dostałem paczkę. I teraz zauważyłem, jaki błąd zrobiłem na początku filmu. Na początku generalnie tego, że nie zamontowałem tej kamerki od razu po przyjeździe na bazę, ale nie miałem czasu, tak? Nie miałem czasu. Byłem na bazę spóźniony, więc chciałem to zrobić na wizji po prostu, tak? Miałem kamerkę starą, która jeździła ze mną, ale dałem ją na testy tacie, bo mówię, przyszła mi nowa. Nowa kamerka z firmy XBlitz. Kolejny wideo jest na to do testu. I chciałbym wam pokazać przykład z życia wzięty, do czego przyda nam się wideorejestrator.
W jakich sytuacjach? Jest to rzecz, która nam nie przeszkadza na co dzień, nie zakrywa nie wiadomo jak ile szyby, a może nam uratować dupę właśnie w takich sytuacjach, jaką ja miałem we Francji. We Francji byłem, jechałem autostradą, jak dobrze słyszeliście, wiadomo, to jest tylko to, co ja mówię, może możecie mi nie wierzyć, ale sprzedałem samochód na francuskich blachach, nagle zjechał na pobocze, wszystko działo się podczas jazdy, to wszystko działo się szybko. Coś wypadło mu na drogę. Ja byłem, nie byłem nie wiadomo jak rozpędzony, ale miałem jakąś tam prędkość. Jak go mijałem, w momencie kiedy go mijałem, delikatnie, to wypadło mi coś od niego z naczepy pod koła, co spowodowało uszkodzenie butli powietrza. Nie samej butli, ale zakłucia przewodu na końcówce, co spowodowało zablokowanie hamulcu na autostradzie. No i nie mam żadnego dowodu na to, że przez gościa zostałem unieruchomiony na autostradzie. Ja obszedłem auto, gościu spierdzielił, zdążyłem tylko zrobić zdjęcie numerów rejestracyjnych, a w zasadzie no co, no przyjedzie policja, to co powiem, że no od niego coś wypadło, a jakiś dowód na to? Nie za bardzo, nie wiem jak to będzie rozwiązywane. Numery rejestracyjne, jak coś to przekazałem. Nie znam się na prawie, nie wiem czy coś z tego idzie wykaraskać, ale inaczej by to wyglądało, gdybym miał nagranie z wideorejestratora, którego nie miałem zamontowanego, bo leżał w schowku. Dlatego trochę żałuję, nie? Żałuję, ale to jest przestroga dla was też, no przestroga, taki, żebyście się uczyli na czyichś błędach i mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest kierowcą, przemierza wiele kilometrów, czy stoimy gdzieś na pauzie, czy stoimy gdzieś, mówię, na parkingu, wideorejestrator jest podłączony, nagrywa cały czas. Czy ktoś uszkodzi wam samochód cofając, ile razy, nie? Może się zdarzyć taka sytuacja na parkingu, czy jakieś ciekawe sytuacje z drogi. Mi się wydaje, że jest warto kupić, zwłaszcza, że idą święta. Czy ktoś ma tatę, czy wujka kierowcę, to myślę, że warto byłoby takie coś nabyć, powiesić na szybie i niech służy, niech nagrywa, niech rejestruje i niech nam pomaga, bo mi mogło pomóc. Ale nie ma co się nad tym rozpatrywać. Było, minęło. Ważne, że mi nic się nie stało. Ważne, że uporaliśmy się z problemem bardzo szybko. Serwis przyjechał, serwis naprawił, Mikołaj poleciał dalej na Anglię. No i teraz dopiero w Będzinie ma czas, żeby rozpakować prezent, który dostałem od firmy XBeat. Serdecznie pozdrawiam. Zobaczymy, co jest w środku. Zobaczymy, co jest w środku. Niestety, panie i panowie, dzisiaj bez browarka. Niestety, opening, ponieważ za 3 godziny ruszam, więc no nie wypada. Proszę bardzo, to jest ten moment, kiedy robimy... Wow. Panie i panowie, jakieś różnice? No jest bardziej, kurde, kosmiczny, nie? Jest bardziej kosmiczny. Zobaczcie sobie, nie wiem, czy dobrze widać go. Standardowa ładowarka, kabel USB. Tutaj chyba jest nośnik pamięci, microSD. I sama ładowarka, znaczy tam był kabel. Nie, tu jest uchwyt. To przepraszam bardzo. W tamtym pamiętam, że ładowarka była razem z uchwytem, więc wsuwało się w piny, podłączało się uchwyt do kabla i ładowała. Tutaj jest inaczej, już związane widzę. Jest sam statyw. I na szybkę cyk bajera można przypiąć. I uchwyt po prostu jest niezależny. Nie ma tutaj tych pinów od ładowarki. Tutaj jest wejście do kabelka. Także mi się wydaje, że trochę lepsze, bo ten kabel gdzieś tutaj na mnie, nie wiecie, nie wchodzi od góry, od boku do tego uchwytu, tylko po prostu jest przyczepiony do kamerki, schludnie, ładnie, nic nam się nie plącze, nic tutaj nie ciągnie. Mamy przyssawkę, którą wiadomo montujemy na okno, tutaj mamy wejście AV, wejście USB, wejście na kartę pamięci. No mamy tutaj, że tak powiem, całego gada, no jest o wiele większy wyświetlacz, to jest pewne. Przyciski nie są już gumowe, tylko bardziej, że tak powiem, moim zdaniem troszkę lepsze rozwiązanie, ponieważ bardziej można intuicyjnie je wyczuć, a tam były takie gumowe, one były wszystkie takie zlane ze sobą. Trzeba było spojrzeć, a tutaj można się nauczyć na pamięć, że tak powiem, tych przycisków i intuicyjnie je wciskać, nie sprawdzając tego wzrokowo. No tu jest, że tak powiem, statek kosmiczny, nie? Dziwnie wygląda. Wielkość jest chyba podobna, może jest troszkę szerszy, ale na pewno wyświetlacz zajmuje więcej miejsca, nie? No zaraz zobaczymy, jak to wygląda w samych parametrach. Gdyby ktoś był ciekawy, zainteresowany zakupem, mam tutaj specyfikację, nie wiem, czy dobrze jest widać. Znalazłem specyfikację tamtego wideorejestratora, ponieważ mam tutaj stare pudełko. Samego urządzenia posiadam teraz w aucie. Procesor jest ten sam, widzę. Sorki, procesor jest inny. Ten obiektyw jest ten sam, pomyliło mi się. 6G plus IR. Obiektyw 6G plus IR. Procesor tutaj mamy inny już. No i rozdzielczość nagrywania jest 4K w tej nowszej, którą teraz dostałem. Tutaj mamy taką rozdzielczość maksymalną. Nie wiem, czy widać dobrze. Kąt widzenia w tym nowszym jest 10 stopni więcej widoczności. Tutaj jest 140, a w tym nowszym 150. Format zapisu MP4, MP4, zasilanie 5V, zasilanie mini USB, a tam jest mikro USB. Mikrofon, głośnik wbudowane, tak tu się nic nie zmienia. Wbudowany kondensator, a tu jest bateria.
wbudowany akumulatorek, także mamy takie różnice, jeżeli chodzi o specyfikację. Na pewno lepsze na pierwszy rzut oka jest to, że właśnie ta ładowarka nie wchodzi w sam uchwyt, tutaj w sam statyw, tylko do urządzenia. Nie ma tu żadnych klików, srików, jakichś nie wiadomo jakich manewrów. Po prostu wciskamy, wszystko sztywno, ładnie wchodzi. Nie ma żadnego, że tak powiem, o, można regulować. Jeżeli zakręcę śrubeczkę, pyk, jest sztywniutki. I mimo, że urządzenie jest dość spore, jest na pewno większe niż tamto. Na pewno wyświetlacz jest większy. Obiektów jest ten sam według specyfikacji. Maksymalna rozdzielczość 4K 30 fps. Także jest kosmos, fajnie. Wyświetlacz jest większy i to zwróciło najbardziej moją uwagę. Ten jest 2,4 cala LCD, 2,4. Z tego, co mi się kojarzy, tamten starszy, ten S8, S8. Zobaczcie, on wyglądał w ten sposób. On wyglądał w ten sposób, nie wiem, czy go pamiętacie. Zresztą odsyłam do starszego filmu. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy niedobrze. On wyglądał w ten sposób. Odsyłam do starego filmu, chyba dwa filmy dalej, czy trzy, mam nagranie, nowy wideoestrator. Początki młodego kierowcy, nowy wideoestrator. Tam ja go przedstawiałem, robiłem unboxing, także możecie zobaczyć, porównać sobie też ten wideoestrator, a tamten. Wyświetlacz tak, 2 cale, czyli ten tutaj nowszy jest większy wyświetlacz. Przyciski są inne. To takie, że tak powiem, sprawy kosmetyczne. Mamy za sobą. Na co też się złapałem na początku. Potrzebna jest do tych wideoestratorów karta microSD klasy 10. Oczywiście polecane karty można znaleźć pod linkiem, który macie w opisie również, na stronie XBlitz. Przed włożeniem karty do wideorejestratora należy ją sformatować do systemu FAT32 w komputerze, następnie w wideorejestratorze. Oczywiście kartę w wideorejestratorze montujemy na wyłączonym urządzeniu, no po prostu, żeby nie uszkodzić karty, tak? Ja tego na początku nie wiedziałem, zabrałem wideorejestrator w trasę, szybko, chciałem przełożyć kartę z GoPro, niestety karta z GoPro się nie nadawała i wideorejestrator tej karty nie widział. Gdzie znalazłem kolejną różnicę, tak powiem, suche fakty. Tamta kamerka miała baterię, która w pełni ładowana pozwalała nam na 5 minut nagrania, także też ona... Bateria tego podtrzymywała tą całą rejestrację, czyli 5 minut to jest dość mało. Tutaj mamy kondensator. Kondensator wbudowany w tą kamerkę. Kamera nie działa bez źródła zasilania. Oczywiście najstarsze nagrania, jeśli karta się już zapełni, najstarsze nagrania zostaną nadpisane przez te nowsze, o tym trzeba pamiętać, to posiada ta kamerka. Ta kamerka posiada również, tutaj mamy takie informacje, wbudowany odbiornik GPS, który będzie rejestrował całą trasę urządzenia oraz prędkość samochodu. Można oczywiście wyłączyć tą opcję. Z fajnych rzeczy, jeszcze takich kąsków, to mamy możliwość połączenia się z naszym smartfonem. Mamy wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia bezprzewodową komunikację z kamerą za pomocą smartfonu, z systemem Android albo iOS. Także jak ja mam iPhone'a 6S, starocia mojego, mogę się z tą kamerką połączyć, także super, powiem wam szczerze, super. Jeszcze podłączymy kamerkę, zobaczymy jak ona działa, jak ona wygląda w świetle dziennym. Zaraz mam tutaj, puszczę trochę więcej światła, bo ja jestem na pauzie, mam pozasłaniane szyby, siedzę jak ten dziad na czereśni. Zobaczcie sobie, światło dzienne, tak wygląda całe urządzenie. No jest to różnica między tym a tamtym urządzeniem. Widać, że jest to model nowszy, udoskonalony, zmodernizowany, także kosmos, fajnie to wygląda. Jestem ciekawy, jak będzie się sprawowało, na pewno obraz będzie o wiele lepszy w tej rozdzielczości. Siemano, duży przeskok w czasie, jestem już w domu, jest środa. Zjechałem wczoraj z trasy rano, zaprowadziłem auto na serwis. Były dwie tarcze do wymiany z tyłu, zgłosiłem, zostałem umówiony na serwis. Tarcze, klocki, czujniki ABS-u, pierścienie ABS-u, do tego nowe klocki, to wiadomo, i łożysko wyszło prawe po drodze, prawe łożysko. Ja właśnie jestem w domu, wczoraj zaprowadziłem auto na serwis, dzisiaj auto odebrałem rano, zaprowadziłem na bazę, w sobotę jadę na Anglię. A teraz jedziemy do Starego Miasta przekazać materiały z filmu, żebyście mieli co oglądać. Mam trochę, powiem wam szczerze, zapierdziel ostatnio. Teraz właśnie byłem po choinkę, oddałem choinkę do domu. Będziemy dzisiaj ubierać choinę, bo dzisiaj jest 9 grudnia, a ja nadal jeżdżę na letnich. Zajebiście. No i co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że filmik się podobał. Będziemy w kontakcie, może się do świąt jeszcze odezwę. Strzała.